Cześć, witam Was. Dziś naprawdę szybko uzupełnienie do typów Ligi Mistrzów. Ze względu, że wczoraj się już tam pojawiły na dzisiejsze spotkania propozycje. Pokażę też je drugi raz, jakby ktoś nie widział, ale na jutrzejsze spotkanie po prostu nie będę mógł jutro nagrać filmu, gdyż cały dzień wyjeżdżam, więc wrzucę coś dziś. Wiem, że lubicie Ligę Mistrzów, też można czasem się uwolnić od gadania o yieldach, o value betach, o matematycznym podejściu i zarabianiu, po prostu rzucić się jakby w zabawę. No bo tak na komercyjnych rozgrywkach zazwyczaj mówię, że bardzo trudno coś na długiej fali zyskać, więc pobawimy się, tym bardziej, że ja mam jakieś takie swoje przemyślenia i celuję tam zazwyczaj w wysokie kursy, ponieważ dla mnie często te spotkania są nieadekwatne do kursów, a drużyny są bardzo równe, bo są to rozgrywki, no, gdzie grają najlepsi, więc wszystko się może zdarzyć. Dobra, taki krótki wstęp. Zostawcie oczywiście lajka, bardzo Was proszę, komentarz, no i suba, żebyście byli na bieżąco. To wspomaga kanał. Dwa, motywuje, żeby przygotowywać tego więcej. Ja myślę, że warto, bo zaraz pokażę Wam statystyki tych darmowych typów YouTube'owych. No i trzy, po prostu jest mi miło i działamy dalej, bo myślę, że ma to jak największy sens. Dobra, zacznijmy sobie teraz od typów płatnych. W ogóle no wczoraj jeszcze dobiliście do Black Week, no istna masakra, niektórzy typerzy naprawdę zrobili mega wynik. Insider 56, Mariusz 60 subskrypcji, siatkarz tutaj ma 12, na live'ach chyba jeszcze więcej, więc każdy typer dostał od Was jakieś wsparcie i zainteresowanie. Więc mam nadzieję, że wykorzystają to dobrze i sensownie. A dziś pokażę Wam z typów premium od użytkownika Barko. Jeżeli jesteśmy w klimatach komercyjnych Ligi Mistrzów, no to warto spojrzeć tutaj na ten profil. Oczywiście dopiero 50 typów, nie jest jeszcze dużo, ale możecie sobie poobserwować, zobaczymy jak mu pójdzie. Z hasło brzmi spoko, nie sprint to maraton, to jest dobra sentencja, więc nie od razu, a powoli. Gdyby utrzymał ten yield na takich typach, które podaje, a jest to piłka nożna, a są to różne kombinacje komercyjnych meczy, no ostatni dobry win streak, tu już było gorzej, no ale to tak będzie się pewnie przeplatać. Sama piłka nożna, tutaj macie trzy typy na dziś, odsłonięte ode mnie na AC Milan, które tu się nie zgadzamy, znaczy ja próbuję po prostu na duże kursy, więc tam Borussia Dortmund, tak samo tutaj Antwerp, zobaczymy jak Barko. No i tutaj macie jeszcze Szkocja, Dunfermline, Abroad, nie wiem czy dobrze to czytam, na gospodarzy jedynka. Więc to jest profil tutaj tego użytkownika, gdzie gra komercyjne bety. Pojawił nam się ostatnio też dość ciekawy profil typów na amerykańskie NCAA, czyli też nie wiem czy dobrze przeczytałem, czyli na amerykańską piłkę nożną. Tutaj akurat typer nie opisał, nie zmienił awatara. Zalecam to robić, bo fajnie wtedy wyglądacie. Już niedługo ta zakładka zresztą będzie dopicowana. Mam nadzieję, że pojawią się też rangi dla typerów. No, programista działa i widać małe zmiany, szczególnie na mobilu, więc cały czas będzie coś nowego tutaj się działo, aż nie stwierdzę, że to już jest ten moment. Więc po oburzliwych przejściach z poprzednim programistą teraz w końcu coś się dzieje i mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Dużo rzeczy ja widzę, a Wy nie widzicie, bo to też takie usprawnienia funkcjonalno-techniczne dla admina. Jeżeli chodzi tutaj o tego użytkownika, tak jak widzicie, tutaj są tego typu meczy. Jest to płatny typer. Patrząc po tych cenach, na razie nie będzie tego sprzedawał, być może później. Znaczy ja wiem, rozmawiałem, więc po prostu pokazuje, że ktoś chciałby z Was śledzić, jak to wygląda ten rynek w piłce amerykańskiej. Tutaj widzę, że jeszcze dodaję analizy, może nie wszędzie, ale gdzieś jest, to zapraszam serdecznie. Zawsze warto obserwować różnych ciekawych typerów. No i dobra, zapraszam Was oczywiście na podziemne, sprawdźcie się, a jak jesteście dobrzy, to zarabiajcie. Odnośnie Ligi Mistrzów, bo na niej się dzisiaj skupimy, to może tak, szybko spójrzmy na statystyki tego, jak wygląda typowanie typerów. Mamy tutaj, zaraz Wam to podliczę, od różnych randomowych typerów, więc tak naprawdę mogłoby to wyglądać różnie, zależy gdzie mielibyśmy fart, od kogo wzięli coś dobrego, coś lepszego. Początek był wyśmienity, tutaj już trochę nam siadło, ale i tak dużo fajnych, ciekawych kursów trafionych. I gdybyśmy grali to po 100, tak jak tutaj liczę, od początku, to byśmy zarobili 1112 zł. Tu oczywiście nie uwzględnia to żadnego podatku. 43 typy. 1112 byśmy zarobili, grając typerów od początku. Patrząc na moje typy, co ja podaję, zacząłem fatalnie. Już mówiliście, nie typuj, zostaw to i w ogóle, bla, 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 jak to zwykle. Podsumowuję sobie swój bilans i mi wyjdzie trochę mniej, ale i tak jest git. 47,679. No tu zasługa ostatnio końcówki, bo trafiam te duże kursy, a tak naprawdę jeszcze miałem blisko podjęcia decyzji, żeby parę spotkań rzucić mega wysokokursowych, tego nie zrobiłem, ale to jest takie głupie tłumaczenie, więc dobra, nie idę w tą stronę. To co dałem, to dałem, więc wszystko w zasadzie weszło. No ostatnio też mieliśmy na Ajax, no dawałem od 3,5, 4,5, tam 5,5 linię, no to już wy ustalacie, jak ja daję od jakiejś tam po prostu danej propozycji ten kurs. Czy na przykład Vitesse Herenven 1-3, no mogliście grać z handicapem, ten kurs mniejszy, ale pokazuję tak, jak wychodzi to z moich gier, więc u mnie no forma już naprawdę tutaj od 15 typu bardzo dobra, fajne kursy trafiane 4,75 na Kopenhagę i na Ligę Mistrzów polecimy grubo, bo ja lubię w ten sposób grać. Te typy wam omawiałem, to są typy na dziś, a to są typy, znaczy to są typy na, tak, na dzisiaj, ja jeszcze na pojutrze nagrywam, już bym się zamotał. Sevilla PSV, krótko, bardzo równy mecz. Sevilla u siebie pewno nie odpuści, zresztą to jest zawzięta drużyna. Moim zdaniem wygrała dużo razy Ligę Europy i nie wiem, jak to się do końca działo, szczególnie rok temu, gdzie właśnie w rywalizacji z PSV moim zdaniem byli słabsi, ale jak zwykle tam holenderskie drużyny szczęścia nie mają, nie wykończają dużo sytuacji. W pierwszym meczu o dziwo Sevilla zagrała lepiej. Mogła nawet wygrać, PSV w końcówce wykorzystało, no to jest dla nich mecz ostatniej szansy, tylko tak, ja patrzę na PSV pod względem tego, co oni wyprawiają w lidze holenderskiej. Jednak na razie, no, Feyenoord może im się postawić, ale reszta drużyn, no, jest poza zasięgiem, grają świetnie. Fajna ekipa, pokonali Lens, też nie bezproblemowo, ale z kontry Holendrom powinno być łatwiej niż atakować, szczególnie przy tych piłkarzach, co posiadają Lozana, Bakayoko, szybkie wyjścia, De Jong gdzieś na jakąś wrzutkę, więc moim zdaniem PSV, bo należy się, żeby... Moim zdaniem należy się, nie mogę tak powiedzieć, fajnie by dla nich było, jakby zagrali dalej, bo mają wartościowy skład i mogą coś tam trochę namieszać w tej Lidze Mistrzów. Nie wróżę tam jakiegoś półfinału, ale nawet 1:8 mogliby przejść, jakby dobre losowanie było. Galatasaray United, na Galatasaray na United to jest to pośmiewiskiem. Szczególnie jak patrzę na Antoniego, to wiedziałem, że to jest dobry deal, jak Stobaniek. No i ten gość nie może się w ogóle odnaleźć i będzie pozbywany. No ten hak, szkoda trenera, bo fachowiec, ale od czasu Alexa tam nic nie gra. Alexa Fergusona oczywiście. 2,70 na Galatasaray. Po prostu idę za ciosem Kopenhaga. Wcześniej mi weszła po 4,75. No i tu będzie trudniejszy rywal, bo Galatasaray moim zdaniem jest mocniejszy. Benfica Inter. Spojrzycie na Benficę. No to Orwys de Luz mają... Wszystkie przegrane, nawet z Salzburgiem, a to naprawdę jest mocna drużyna składowo i patrzysz na lidze, że dobrze grają. No, mecz ostatniej szansy, żeby zostać w pucharach. Jeżeli wygrają z Interem, to z Salzburgiem będą, myślę, mecz z Salzburgiem będzie decydował o kolejnej rundzie, czy Liga Europy, czy do domu. Inter jest pewny, więc dlaczego ma się zabijać o to? Benfica 2,75. Myślę, że gdyby Inter nie był pewny, te kursy by nie były aż takie. I Arsenal Lens over 3,5, Arsenal pięknie gra, lideruje. Lens to jest drużyna, która ma swoje momenty. Oczywiście w meczu z PSV to będzie inaczej wyglądało niż z Arsenalem. Jest Arsenal rozbił PSV u siebie 4-1, czy tam 4-0, no to myślę, że Lens też jest w stanie rozbić. 3,5 to jest taka linia i kurs zachęcający do tego. Nie będę szarżował dalej, bo tu można przeszarżować jednego gola, a bez sensu, kurs jest dobry, więc grajmy w ten sposób. Dobra, mam nadzieję, że utrzymamy te dobre wyniki, które na razie są i od typerów, i ode mnie. Będziemy robić to dalej, bo to są typy darmowe dla Was, a więc dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się to podoba. No a zapraszam do obserwacji na podziemnych typerów, którzy prowadzą swoje statystyki długoterminowo i naprawdę robią mega robotę. Dzięki, pozdrawiam Was, cześć.